Cześć, z tej strony Karolina i witam się z Wami w nowym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia. Dzisiaj planuję dietę około 1700 kalorii, 1750, coś takiego. 4 posiłki, 2 na słono, 2 na słodko. Uprzedzając wszystkie pytania, nie współpracuję już z Gosią, z dietetykiem, z którym współpracowałam. Współpracowałyśmy ze sobą 2 miesiące, ale o tym, dlaczego ta współpraca została przerwana, opowiem Wam kiedy indziej. To była w pełni moja decyzja. Nic złego tak jakby się nie wydarzyło, więc proszę tutaj nie spekulować. Mimo wszystko staram się utrzymywać czystą michę, staram się komponować sobie sama posiłki i dzisiaj zobaczycie, co takiego sobie dzisiaj przygotowałam. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie dajcie suba, łapkę w górę za ten film. Napiszcie w komentarzu, jakie filmy chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Zbliża się lato i koniec studiów, w sensie wakacje, więc będę miała trochę więcej czasu na nagrywanie, także koniecznie piszcie, jakie filmy chcielibyście zobaczyć, a tymczasem zabieramy się za przygotowanie śniadania. Dziś na śniadanie wlatuje szakszuka. Potrzebujemy jajek, pomidorów w puszce, papryki, cebulki, papryczki chili, szynki, szczypiorku i oliwy z oliwek. Ja przygotowuję wszystko standardowo na 2 porcje i zabieram się za przygotowanie warzyw. Gdy warzywka są już przygotowane, podsmażam je na oliwie z oliwek i zabieram się za przygotowanie dodatków, czyli szynki, szczypiorku. Warzywka nam się zarumieniły, więc dodajemy mięsko. Wszystko razem jeszcze chwilę smażymy. Zapomniałam wcześniej dodać, że na samą górę jako dodatek można dodać odrobinę sera. Ja pokroję mój w kosteczki, można użyć tego tarkowanego mozzarelli, każdy inny też się sprawdzi. Wszystko doprawiam czosnkiem, solą morską, pieprzem ziołowym i moją ulubioną słodką papryką wędzoną. Mieszam, duszę przez chwilę i zaraz wlewamy pomidorki. Przygotowuję sobie jajka, a w międzyczasie pokroję sobie bagietkę, z której zrobię mini grzanki, idealnie pasujące do szakszuki. Po chwili wbijam wszystkie jajka i zawsze stresuje mnie to tak bardzo. Nienawidzę, gdy żółtko się rozlewa. Jak widzicie, jedno żółtko mi się rozbiło, a na koniec wszystko posypuję serem i duszę to chwilę pod przykryciem. Szczypiorek miałam przygotować sobie wcześniej, ale wyszło jak wyszło. Ja uwielbiam dodatek zielonego na górze szakszuki, ale sami możecie wybrać, co to takiego będzie. Może być pietruszka, która idealnie pasuje, koperek albo inna zieleninka, którą lubicie. Nakruszyłam jak nie wiem, ale tosty gotowe, no prawie, szakszuka też, szczypiorkiem posypana wygląda obłędnie, więc zabieram się za podawanie. Wszystko mega paruje od gorąca, a ja dodaję jeszcze odrobinę masła na grzanki, żeby były totalnie przepyszne. I tak oto prezentuje się moja gotowa porcja szakszuki. Zabieramy się za przygotowanie drugiego śniadania.
Będzie to mega prosty bowl z truskawkami i mango. Pamiętajcie, że wszystkie proporcje, składniki oraz wartości odżywcze proponowanych przeze mnie posiłków znajdziecie na dole w komentarzu. Po dodaniu owoców, jogurtu i odrobiny wody zabieram się po prostu za blendowanie. Można też dodać odrobinę cukru, miodu, ksylitolu dla słodyczy. Aby uzupełnić smak i dodać trochę tłuszczy do posiłku, ja dodam odrobinę tego kremu orzechowego z Biedronki. Jego smak totalnie wymiata. Jest to jednak składnik, który można pominąć, ponieważ dla tych, którzy lubią bardziej owocową wersję, moim zdaniem te orzechy będą za mocno przebijać. Ja lubię masło orzechowe, dlatego mi ten smak w zupełności odpowiadał. Aby było pięknie, ładnie, przelewam do miseczki i voilà! Dodaję jeszcze moje ulubione dodatki, truskawki ostatnio u mnie rządzą, ale tak naprawdę możecie wybrać to, co Wy najbardziej lubicie. Zabieram się za obiad, a będzie to mój wiosenno-letni hit. Młoda kapusta z marchewką, koperkiem i kurczakiem. Będzie to takie jednogarnkowe danie a la bigosik i gwarantuję Wam, że będzie przebosko pyszne. Ja używam do smażenia oliwy z oliwek, ale można też zrobić to na maśle. Wszystko zaczynam od pokrojenia piersi z kurczaka w kostkę. To właśnie mięso będę smażyła jako pierwsze. Teraz mi się przypomniało, że można dodać też do tego cebulkę, ale nie jest to obowiązkowe, ponieważ cebula mocno dominuje smak. Gdy mięsko mi się już smaży, przygotowuję wcześniej umytą kapustę, obrywam te pierwsze liście, one są zawsze mega twarde i siekam ją na takie malutkie paseczki. Na sam koniec przygotowuję marchewkę, obieram ją, choć nie trzeba tego robić, gdy jest młoda, i ja tarkuję ją na tarce. Można też pokroić ją w takie większe kawałki, ale ja lubię, gdy one są drobne. Wszystko mam już w jednym garnku, musi się to naprawdę troszeczkę dusić. Myślę, że tak 20-30 minut to minimum. Trzeba wszystko też mieszać, żeby nie spaliło się i nie przywarło do garnka, wtedy będzie niesmaczne. A gdy warzywa się duszą, ja kroję koper. Koper jest najważniejszym składnikiem tej kapusty, tego bigosu. Nadaje on smaku, aromatu, naprawdę wszystkiego. Bez kopru nie ma tego dania. Przygotowana kapustka, ugotowane ziemniaczki i tak się prezentuje mój obiad. Została nam już do przygotowania tylko kolacja, a zrobimy placuszki z mąki pszennej, jajka, mleka i kilku dodatków. Placuszki są naprawdę proste w wykonaniu. Ja je smażę na oleju kokosowym w sprayu, ale możecie też je smażyć bez tłuszczu albo na takim oleju, jakiego na co dzień używacie. Gdy na górze ciasto się zetnie, przewracamy wszystko na drugą stronę. Jak widzicie, u mnie to nie wyszło, chciałam się posłużyć widelcem i po prostu wyszła klapa, ale w smaku są obłędne, proste w przygotowaniu, więc gorąco Wam je polecam. Wyszło mi aż 12 albo i 13 takich placków, a to jest całkiem sporo. Uwierzcie mi, że ta kolacja była mega sycąca. Na koniec dokładam dodatki. U mnie jest to serek wiejski lekki, uwielbiam go. Do tego lecą obowiązkowo świeże truskawki. Nie wyobrażam sobie ich teraz nie jeść, dosłownie codziennie jem truskawki. I na koniec prażone płatki migdałów, genialny dodatek i zabieram się za jedzenie. Ja zabieram się za jedzenie moich placuchów, a Was zapraszam do lajkowania, subskrybowania i komentowania tego filmu, subskrybowania mojego kanału. Zapraszam Was też na mój Instagram i na mój TikTok, gdzie regularnie pojawiają się fajne, jedzeniowe głównie treści. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Posiłki starałam się, żeby były mega łatwe. A tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.